Spłakał się biedny, ale... Ale nie ma co się tych łez wstydzić. To naprawdę piękne, piękne osiągnięcie, fantastyczny sukces norweskiego zawodnika. No tak, wiele jeszcze w karierze Daniel André Tande nie wygrywał, no bo ani na Igrzyskach Olimpijskich, ani na Mistrzostwach Świata ma parę wygranych konkursów, trzy bodaj wygrane konkursy w Pucharze Świata. W zeszłym roku była ogromna szansa na walkę o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Tak troszeczkę po cichu wracaliśmy do tego, co się wydarzyło w Wischofshofen w 65. turnieju czterech skoczni. Ostatecznie Tande zepsuł ten ostatni skok i przez to nie stanął w ogóle na podium. No ale ten sezon ma dobry, jest piąty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i wygrywa Mistrzostwo Świata w lotach z ogromną szansą na to, aby z Oberstdorfu wyjechać z dwoma złotymi medalami.